Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Jestem teraz w nowym sklepie komiksowym w Bielsku Białej, w strefie komiksu. Jest to sklep o największym asortymencie komiksowym na Podbeskidziu. Spójrzmy, co mają na półeczkach. Na górze mamy jakieś figurki, jakiś plakat z Batmanem, Lego, nawet nie wiem jak to jest. U góry Lego Spider-Man. I teraz przejdźmy do komiksików. Co mamy? Mamy serię 100 naboi. Cała seria, od 1 do 5 tomu. Mamy też uzupełnienie w postaci brata Leno, a także Rorschach, który jest kontynuacją w pewnym sensie Strażników. Dwa tomy Wolverina od Muchy oraz Wielkie Wyprawy Zbigniewa Kasprzaka, Wiedźmin Bogusława Polcha i Pinokio. Do Pinokia jeszcze wrócimy. Co mamy niżej na kolejnej półce? Lud Atrydów oraz Aby Sapien, tom, nie wiem który, ale jeden z kolejnych tomów Aby Sapiena. Blade Runner 2029, to jest drugi tom serii. Mamy też Hellblazerów, pierwszy tom Mike'a Careya oraz trzeci tom Jamie'ego Delano. Dalej mamy Ligę Niezwykłych Dżentelmenów, to jest to nowe wydanie od Egmontu, a także troszeczkę Dune'y. To jest wydawnictwo Non-Stop Comics w Polsce, Boom Studios w oryginale. Mamy Lud Atrydów, trzy tomy, a także opowieści z Arakim. Kolejną rzeczą to są Dune'y od Rebisa, a także przewodniki po Batmanie. Kompletne przewodniki. Idziemy dalej. Co mamy dalej? Bardzo dobra seria Sapiens. To jest adaptacja książki o tym samym tytule. Świetne komiksy. A także cała seria Black, Czerń, Biel i Krew od Muchy. Carnage, Elektra, Deadpool i Wolverine. Dalej mamy Elektra i Wolverine Odkupienie oraz jakiegoś pojedynczego Star Treka. Ruto Madame Tunnel, to jest od Kultury Gniewu, z tego co pamiętam. Heartstopper, Yearbook, o to nie wiem nawet. Zrób sobie komiks. Aha, to jest taki dla młodszego czytelnika. Oraz Wiedźmin, Dom ze Szkła, pierwszy tom serii. Tutaj mamy troszeczkę disneyowsko, czyli Pamiętniki Sknerusa Makkwacza, to jest nowość od Egmontu. Do tego Kaczogród, który tu mamy tom. Stworki z Bagien, chyba nie najnowszy, tylko poprzedni. A także troszeczkę Mikiego, Miki i Szalone Przygody, Miki i Zaginiony Ocean. Poniżej mamy Przygody Wielkiego Wezyra i Znoguda, to jest tom szósty, a także trochę Tytusów, Romków i Atomków. Idziemy dalej. Black Keys, tego nie kojarzę. Mroczne Plany też mi to niestety nic nie mówi. Manara, to będą, Milo Manara to będą komiksy dla starszego czytelnika zapewne. O, Zemsta Hrabiego Skarbka od Egmontu, to jest Grzegorza Rasińskiego. Wydanie Kapitana Klosa, jakieś wszystkie zeszyty w jednym tomie, jakiś ekskluzyw. Niżej co mamy? Stany przyszłości, wszystkie trzy tomy Batman, Superman, Liga Sprawiedliwości. Najnowszy, czwarty tom serii Batman z Uniwersum DC. Batman, trzech Jokerów z DC Black Label. Nightfall, tom drugi i tom trzeci. Drugi tom niewidzialny, jak od Granta Morrisona. Intrygująca seria z Vertigo, w zasadzie nie tyle Vertigo, co obecnie Black Label. Marianne Satrapi, Wyszywanki, Kurczak ze Śliwkami i Persepolis. Persepolis bardzo mi się podobała. Wyszywanki są specyficzne, na pewno swoich fanów znajdą, natomiast Kurczaka ze Śliwkami jeszcze nie miałem okazji czytać. Śmierć i Powrót Wolverina i Kapitan Ameryka, Proces Kapitana Ameryki. To jest bardzo dobra seria Eda Brubakera. Gorąco ją polecam. Co mamy dalej? Mamy tom drugi i chyba tom trzeci serii Lucifer od Mike'a Careya. Świetna seria. Sandman Uwertura. Troszeczkę tomów Uniwersum Sandmana, czyli Lucyfery, Księgi Magii, Śnienie. Mi się podobało Śnienie oraz Lucifer. Trzeci tom jest po prostu rewelacyjny. Tak fajnie podsumowuje wątki. Sandman Kraina Snów to jest nowe wydanie, a także pierwsze wydanie, poprzednie wydanie Sandmana, to które teraz jest przedrukowywane. Dalej mamy bardzo głośną serię Muminki. Najpierw Tove Jansson, później Larsa Janssona. Mafalda. Wszystkie komiksy. To są takie paski komiksowe. A także Złota Kolekcja Kajka i Kokosza. Rewelacyjna seria, jeżeli chodzi o dodatki. Poniżej mamy Czarodziejki Witch. Bardzo dobra rzecz. I nie tylko dla nastoletnich dziewczynek. Oraz troszeczkę pasków Garfieldowych. Kocie Trójpaki, Tłuste Trójpaki, to są takie trzy tomiki w jednym, jak zresztą tu widać. Bardzo to fajnie się czyta. Idziemy dalej. Batman Black and White, no komiks ogromnych rozmiarów. Pięść Demona,
Także Liga Sprawiedliwości, najlepsi, najwięksi superbohaterowie. Jansy, bardzo fajna seria. A to jest coś, czego nie znam. Singiel, ale to jest Centrala. Centrala ma pod tytuł Mądre komiksy i to się z czym zgadza. Mają bardzo, bardzo dobre serie. Później co mamy? Najnowszy punkt zwrotny X-Menów, czyli Masakra Mutantów, Wojna o Mesjasza. To są takie eventy X-Menowe. Jak ktoś lubi eventy X-Menowe, to jest sam raz dla niego. Trzeci tom serii Venom. Czytałem do tej pory pierwszy, bardzo dobra seria. Ultimate X-Men, tom piąty. To jest świat Ultimate. Czytałem tom od 1 do 4. Dobra seria. Silver Surfer Dana Slota, kolejny Marvel Classic. Fantastyczna czwórka, tom drugi. Ja czytałem pierwszy. Tu już przechodzimy troszeczkę do mangi. Berserker. I kto to wydał? To jest chyba... W sumie nie wiem, kto to wydał. W mandze niestety nie jestem najbieglejszy, więc chyba JFP. Tak, JPF. Tu troszeczkę tomów. Mamy jeszcze troszeczkę współczesnych Marveli. I Conana, Barbarzyńca. I 300 od Franka Millera. Dobra, dalej kolejna manga, czyli Poranek Ściętych Głów, Balsamista, Eden. O, i teraz wejdziemy coś, co mogę opowiedzieć, czyli Stan Sakai, Usagi i Yojimbo Saga. Świetna, rewelacyjna seria o króliku samuraju, o Roninie. Dzięki tej serii można bardzo dużo fajnych zwyczajów japońskich poznać, poznać trochę tradycji, sposobu bycia, rozróżnić, czym jest samuraj od Ronina, jak wyglądało życie w tej feudalnej Japonii. Bardzo, bardzo dobra seria. Tutaj mamy jeszcze dwa takie mniejsze tomiki, one są kolorowe w odróżnieniu od tych czarno-białych. Co tu mamy? Siostry Niezapominajki. Chyba jest cała seria. Trzy tomy do tej pory wyszły. To jest teoretycznie dla młodszego czytelnika i są trzy siostry. Każdy tom poświęcony jest innej. W mojej ocenie najlepszy jest tom trzeci. Naruto to jest kolejna manga. Tomy 71, 72. Tutaj mamy kolejne mangi. To już niestety nie umiem się wypowiedzieć, bo ich niestety nie znam. One Punch Man też mi coś mówi. Tomy 22, 23. Tam była kolejna manga, której nie znam, ale jest coś, co znam, czyli Saga Winlandzka, czyli jak Japończycy widzą wikingów. Intrygujące. Tutaj mamy strefę, można powiedzieć, troszeczkę komiksów dla starszego czytelnika. Po pierwsze seria The Boys, bardzo popularny serial na Amazonie, bardzo intrygująca seria, dekonstrukcja mitu superbohaterskiego i do tego bardzo, bardzo intrygująca. Pinokio tylko dla dorosłych. Słyszałem sporo o tym komiksie. Jeszcze nie miałem go okazji czytać. Ekspedycja. Klasyk polski. Co to jest? Likwidator kontra Kaczystan. Nie słyszałem o tym, ale to jest jakiś polskich autorów, więc nie wiem. Mariniego Nuer Burleska. Super rzecz. Black Sad. Najnowszy tom. Bardzo, bardzo mocny. Bardzo, bardzo mocny komiks. To jest taki kryminał w stylu noir. Niby mamy antropomorficzne zwierzęta, ale naprawdę, naprawdę się dobrze czyta. Sztinkiel, klasyka polskiego komiksu, Cortez, Herman Cortez i Podbój Meksyku, kolejna klasyka Jerzego Wróblewskiego, Wielkie Wyprawy Zbigniewa Kasprzaka, to już mówiłem o tym, Bogowie z Gwiazdo Zboru Aquariusa, Sixie Stroy, to jest najnowszy tom, najnowszy komiks wydany przez Egmont ze świata Trua, czy Troy, nie wiem nawet jak się wymawia, bardzo fajna seria. Idziemy dalej. Jerry dla dorosłych w komplet serii. Troszeczkę współczesnych Wiedźminów. Tutaj mamy też adaptację opowiadania Ziarno Prawdy. Ono jest świetne. Idealne przełożenie języka opowiadania Sepkowskiego na wersję komiksową. Głośny komiks Mouse. Jeszcze nie miałem go okazji go czytać, ale jest rewelacyjne. Słyszałem, że jest rewelacyjne. Rick i Morty. Kolejna ciekawa, głośna seria. Ja serialu nie oglądam, to troszeczkę nie jest w moich kręgach zainteresowania, ale wiem, że pozycja jest popularna. Liga Niezwykłych Dżentelmenów, czyli nowe wydania oraz trylogia Nemo. Bardzo intrygująca seria Alana Moore'a i Kevina O'Neill'a. Warta zapoznania się. Troszeczkę taka szpiegowska, troszeczkę fantasy, science fiction. Ogólnie ciekawa. Avatar. No, idealnie na teraz mamy premierę za chwilę w kinach nowego filmu, nowego Avatar. Można troszeczkę powrócić do tego świata. To jest niestety wydawnictwo Amber, które ma dobre komiksy, ale ma nie najciekawszą formę wydawania. Tutaj troszeczkę Deadpooli, Marvel Fresh, to jest Marvel Now 2.0, Deadpoole oraz Nieśmiertelny Hulk, to jest chyba tom drugi. Venom to jest tom trzeci,
Jest też tom drugi i tom pierwszy z tyłu. Jak widzicie, trzy tomy, czytałem pierwszy tom, dobra seria. Tutaj mamy Ultimate Spider-Many. To jest czasy, gdy Brian Michael Bendis był w super formie i świetnie się to czyta. Amazing Spider-Many. Czytam w zasadzie na bieżąco. Osiedle Swobody, głośny polski tytuł. Uniwersum Czarnego Młota, Jeffa Lemira. Gilgamesz, Świat Mitów. Bardzo lubię ten Świat Mitów. Jest to naprawdę porządna seria. Żółć. Też coś mi ten tytuł mówi. Chyba gdzieś oglądałem, może na kanale Sylwek. Persepolis, to już mówiłem. James Obar. Głośny tytuł. Kruk. Dla niektórych jeden z najlepszych komiksów w historii. Wademekunsego Ojca, też o tym słyszałem. I troszeczkę Thorgali. Troszeczkę najnowszy tom, czyli Tupilaki. I troszeczkę starsze. Plemię Sów. Też nie znam. I Cyberpunki dla fanów gry, jak najbardziej znalazł. Sixteen to jest jedna z tych nowszych pozycji dla młodszego czytelnika od Egmontu, które jeszcze nie miałem okazji przeczytać. Tutaj mamy Zwycięstwo. To jest komiks ukraińskich autorów, który opowiada o tym, jak obronili Kijów przed inwazją rosyjską w 2022 roku. Amulet, fantastycznie namalowana seria, giganci, ciekawa seria dla młodszego czytelnika. Śledztwo Enoli Holmes, też dobra seria, która przedstawia właśnie, specyficznie narysowana, bardzo intrygująco i jeszcze idealnie dokłada, pokazuje po prostu relacje z jego braćmi, to jak ona musi udowadniać, że potrafi być samodzielnym detektywem. Emma i Violetta, przepięknie namalowana seria. Wiesz, naprawdę fantastycznie. Pierwszy tom bardzo mi się podobał, drugi średnio, trzeci też dobry. Ada Lovelace, to jest taka seria o najwybitniejszych naukowcach, też pozwala pewne rzeczy zainteresować. Tutaj jeszcze mamy tak, Kumpelki i Sisters. To są takie dla bardziej dziewczyn, nastolatek komiksy intrygujące, takie humorystyczne, jednostronicowe gagi. Minecraft dla fanów gry, po prostu przedłużenie. Tutaj mamy Star Trek Voyager, Star Wars, Piloci, a tu mamy adaptację filmu Gwiezdnych Wojen, to jest akurat Skywalker Odrodzenie. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Na dole jeszcze mamy tak, troszeczkę Lucky Luke'ów, zarówno takich normalnych, tutaj jak Karawana, a także Kid Lucky, która mi się seria ostatnio spodobała, oraz Małych Bogów. To jest akurat dla mnie bardzo śmieszna seria. Autorzy to są, scenarzysta jest ten sam co Sisters, ale dużo bardziej mi to podeszło niż Sisters. Bawią się mitologią, bawią się różnymi rodzaju takimi znanymi tropami. Tutaj mamy Bad Pig, Świnka zobaczyła niebo, humorystyczne. No i już jesteśmy w ogóle w strefie takich komiksów dziecięcych, czyli Smurfy. To jest, nie, to nie jest to. Asterixy, Mali Gobongowie, Krasnolob, to jest generalnie, fajnie bawią się tutaj tytułami. Bo tu jest chyba Smocza Kraina, to nie jest Czas na podróże w czasie. Co tam mamy? Tadeusz Baranowski, klasyka polskiego komiksu, bardzo znane. Dogman, to jest kolejny dla młodszego czytelnika. Uroczysko Szyszymory, Kacper i Spółka, świetny komiks. Naprawdę świetny komiks, gdzie mamy i przygodę, i morał, po prostu rewelacja. Kolejne giganty, mamuty i tym podobne. Kajko i Kokosz, klasyka. Smurfy i Wioska Dziewczyn, czyli bardziej takie pod kątem dziewczyncym. Jonka, Jonka i Kleks, czyli kolejna klasyka. Wrzasku, Pan Borsuk i Pani Lisica, to jest seria dla najmłodszych czytelników 5+. Co my tu jeszcze mamy? Agenci, Detektywi, Galaxii i wersja ukraińska komiksów, czyli Szkoła Latania po ukraińsku oraz Wielki Turniej po ukraińsku. Dziobak to też jest seria dla tego 5+. Dobra, to jest ta główna półka. Tu jeszcze co mamy? Mamy tu jeszcze, to chyba są Śledztwo Enoli Holmes, Giganci, fajna seria. Thorgali troszeczkę tego, Drużyna Przyjaciół, też o tym słyszałem, jeszcze nie miałem okazji przeczytać. Witajcie w Nietypowie, też nie miałem okazji przeczytać. Pestkę niedługo będę czytał.
Dobra, a teraz przedstawi się nam właściciel tego sklepu. Cześć, nazywam się Dominik Kozaczko, jestem właścicielem strefy komiksu. Tutaj jeszcze rozkładam towar, także te regały będą pełne. Natomiast tutaj jest ciekawostka. Mamy czytelnię, czyli mamy specjalny, dedykowany regał z komiksami, które są do poczytania na miejscu. Mamy tutaj sporo już wycofanych pozycji, których prawdopodobnie nie będzie przydruków. Kilka, trochę klasyki. Ten dział będzie jeszcze rozbudowywany, na razie jest tyle, co widać. Tak, mogę podwiercić, że tak. Po pierwsze mamy kolekcję Conana Barbarzyńcy, która już jest kolekcją zakończoną. Z kolekcji Transformersów też zakończonej. Tutaj mamy tomy z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, także zakończonej. Jak zejdziemy niżej, to jest kolekcja Gwiezdnych Wojen. Brakuje niestety paru numerów. No, ale to jest kolekcja gwiezdnowojenna od De Agostini, także została już zakończona. Poniżej co mamy? Troszeczkę komiksów DC Odrodzenie, Mike Mignola Plaga Żab, Flashes, czyli tomy z nowego DC Comics, troszeczkę komiksów z wielkiej kolekcji komiksów DC, czyli tych, które były wydawane przez Egelmos, ale to już zakończone. I dochodzimy tutaj do ostatnich na razie znanych i przygotowanych pozycji z czytelni, czyli Superman z nowego DC Comics, Amerykańska Liga Sprawiedliwości. I tutaj jeszcze dla młodszych czytelników, czyli Lucky Luke, straszne uroczysko Oscara i Fabrycego i Sisters. Dobra, to jeszcze nam może powiedzieć... Jeszcze ważna informacja, słuchajcie, dla wszystkich fanów kanału Szymona. Będzie rabat do końca roku u nas właśnie w strefie komiksu na hasło przychodzę z kanału Szymona Pietkiewicza i na to hasło macie 10% rabatu na w zasadzie cały asortyment z wyjątkiem Kapitana Klosa. Dokładnie. Czyli zapraszamy do sklepu Strefa Komiksu, który mieści się gdzie? Strefa Komiksu aktualnie mieści się w centrum hobbystycznym Strefa Gry w Bielsku-Białej przy ulicy Gazowniczej 21A. Dobra. To dziękujemy za prezentację i za komiksy, które możemy sobie nabyć, czyli największy sklep z największym asortymentem komiksów na Podbeskidziu. Do następnego, trzymajcie się, cześć!